My mamy czwórkę dzieci, z tym jedno jest niepełnosprawne. Właśnie jest córka najstarsza, urodziła się nam z wodogłowiem, z wadą serca, gdzie to była dziura duża na serduszku, ma łatę zakładaną. Jest z jedną nerką i bez prawej rączki się urodziła. Także ciągle no, musimy ją u tych lekarzy ciągle poniewierać, prawda, konsultować i szpital, i badania. I leki. No, na szczęście nie choruje nam tak za często, to przynajmniej troszkę z tymi lekami mamy lepiej. Ale rehabilitacja. Czekamy może na jakieś oprotezowanie, rączki. Takie marzenie. Takie marzenie, dokładnie. Ja mam też dwoje dzieci. Córka młodsza jest niepełnosprawna. Urodziła się zdrowa, ale zaczęła chorować, kiedy miała 10 miesięcy. I zdiagnozowano u niej, właśnie diagnozy nie ma do tej pory, takiej stuprocentowej. Powikłania po tej chorobie nieznanej właściwie to reumatoidalne zapalenie stawów. Córka jest niepełnosprawna prawie w 100%. Jeździ na wózku inwalidzkim. W tej chwili kończy liceum, będzie zdawać maturę. Walczy, tak, walczy, to jej trzeba przyznać. Z taką niepełnosprawnością, jaką ona ma, to rzeczywiście jest walka. Walka. Ja nie pracuję, nie mogę pracować ze względu na to, że córka jest niepełnosprawna i że muszę się nią opiekować na co dzień. Pracuje tylko mąż. A wiadomo, jakie są zarobki w Polsce. Także na życie, ale też i u nas jest o tyle trudna sytuacja, że córka ma też zaburzenia emocjonalne. To znaczy, że nie z każdym będzie ćwiczyć. Nie każdemu rehabilitantowi się podda do ćwiczeń. Także musimy szukać. No i przeważnie jest to prywatna rehabilitacja. No, także, że musimy płacić za rehabilitację. Nie będzie ćwiczyć w szpitalu. No to jest takie dziwne może dla kogoś, ale no tak to wygląda. Córka sobie wybiera, że tak powiem, rehabilitanta. Jak sobie, jak kogoś sobie upatrzy. No a tak jak mówię, jest to przeważnie prywatna rehabilitacja. Ja się tak zastanawiałam nawet dzisiaj nad tym i myślę, że najważniejsze dla nas rodziców dzieci niepełnosprawnych to jest to, że ktoś pamięta o nas, że ktoś myśli i ta spontaniczność tych ludzi, którzy się tam gdzieś skrzyknęli i skrzykują właściwie co roku, to jest dla nas wielki dar. To, że ktoś rzeczywiście no, swój czas poświęca, żeby dla nas coś, nam coś ofiarować. To jest dla nas bardzo ważne. No na pewno przeznaczymy to na święta. No, nie wiem, może rodziców zaprosimy dodatkowo jeszcze jakoś, bo to zawsze tak, zawsze jesteśmy my u rodziców, żeby to tak było troszeczkę oszczędne. A może uda nam się w tym roku na odwrót pierwszy raz. Takie mamy wszystko drogie w tej chwili, że ta wypłata, która jest męża w tej chwili, tylko jest jako utrzymuje rodzinę, no to no tak skromnie trzeba, tak dodatkowo coś. Nie wiem, jakiś prezent, może dzieciakom się uda. Co się u nas zmieniło? Ćwiczymy, cały czas dużo ćwiczymy. Wszystko, Michał, cię interesuje. Ćwiczymy, dużo ćwiczymy. Michał jeździ dalej na koniu, ćwiczy w basenie. I rehabilitacja ruchowa, i praca z terapeutami. Także są małe kroczki do przodu są. Co takiego nowego w ciągu roku? W ciągu roku? Co potrafi nowego? Woła domowników. Mówi mama, mówi tata. Pięknie woła dziadka. Co jeszcze umiesz, Misiu? Nowego? Co? Bardzo go interesują wszystkie sprzęty. Tak. Będziesz z panem następny rok nagrywał. Dobra, tak jest. Tak. Chciałbyś mikrofon. Dużo rehabilitacji. Dużo godzin robimy. I staramy się, żeby systematycznie dużo ćwiczył, bo jakby były przerwy, to nie byłoby efektów. Jest taka ciągła walka? Ciągła rehabilitacja. Codziennie, tylko wolne niedziele. Czasami jak jeszcze ktoś z terapeutów może, to ma zajęcia z Michałem w sobotę. Także... A pieniążki na co? Pieniążki teraz na co? Nie wiem, może sobie... Te pieniążki... Jakieś ekstra będą? No, może troszkę na święta, ale pewnie zapłacimy hipoterapię.
Te pieniążki trafiły do rodzin dzieci niepełnosprawnych, najbardziej potrzebujących. Dla rodzin, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, gdzie środki utrzymania po prostu są tak niskie i potrzeby też na leczenie tych dzieci przekraczają jakieś możliwości finansowe danej rodziny. I myśmy obdzielili tymi pieniążkami 44 rodziny dzisiaj. Także jest to taki wspaniały gest ze strony tej Polonii Dąbrowskiej, która wspiera nasze potrzeby, wychodzi naprzeciwko naszym rodzinom, dieciom i podtrzymuje więź z Polską, z macierzą swoją, prawda? To jest wzruszające dla nas. Myśmy na początku stowarzyszenia, bo już 15 rok działamy, na początku mieliśmy 130 osób, potem jak powstał Kupienin, Piej niedaleko, w tej chwili mamy tak 80-90 osób. Trafiamy do nich, bośmy w Oleśnicy otworzyli środowiskowy dom samopomocy, po prostu w Szarwarku mamy. Także, że tutaj takich, i trafiamy do tych dzieci jeszcze, które nigdzie nie, które są leżące na przykład, które nigdzie nie mogą korzystać z ośrodków tej samopomocy społecznej. My docieramy. Rodzice są zakompleksieni. Często rodzice nawet nie wszyscy wiedzą, jak zabiegać o tę pomoc. Jedynie młode matki, które mają internet w domu, które są bardziej już oczytane na temat możliwości korzystania z pomocy fundacji różnych, z telewizyjnych czy innych, no to tworzą taką grupę i też otrzymują wsparcie. Ale do tych leżących to my docieramy, pamiętamy zawsze nie tylko o wsparciu finansowym, ale na rehabilitację często też pieniążki dajemy, tylko musimy mieć potwierdzenie oczywiście tych pieniędzy i jednocześnie no myślimy też, jak jest choinka noworoczna, czy Dzień Dziecka, czy bal charytatywny, nie bal, tylko ten festyn charytatywny, czy ja wymyśliłam jeszcze parę lat do tyłu, żeby odwiedzać szczególnie na Dzień Chorych 11 lutego tych leżących z jakąś pościelą, bielizną, czy pomocą konkretną, materialną. Bo uważam, że o tym Dniu Chorych to tylko tak się dużo mówi, a trzeba te hasła piękne przenieść na konkretny czyn. W tym roku trafiły pieniążki jak co roku do Pomocnej Dłoni, do hospicjum i dla dzieci z domu dziecka. To jest robione w ten sposób, że przekazywane są pieniądze najbardziej potrzebującym ludziom, którzy właśnie tutaj przez Pomocną Dłoń są jakby wskazywane i organizowana im pomoc dla nich. Sam nawet nieraz tak mówiłem, że to już ostatni raz, ale co roku, ponieważ organizujemy to zawsze raz w roku tylko, więc zawsze przychodzi taki okres, że się zbieramy, zaczynamy mówić o tym i jak co roku organizujemy to. A czemu tak? Może dlatego też, że troszkę co chwilę przychodzą do nas nowi ludzie, świeża krew, która nas jakby odmładza i pomaga nam w tym wszystkim. I to jest ważne, że to nie tylko ci sami ludzie co roku, ale przychodzą nowi ludzie i chcą też pomagać i chcą też organizować to i nieść tą pomoc dla naszych rodaków tutaj w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to dla mnie wzruszające, że ci ludzie, chociaż to nie są takie duże kwoty, bo rozdać te parę tysięcy dolarów dla 40 paru osób, to nie wychodzi to jakaś oszałamiająca kwota, ale ponoć dla nich to jest coś znaczącego i są wzruszeni i często nie trzeba od nich słyszeć żadnych słów, tylko sam wyraz twarzy i to podziękowanie, słowo dziękuję jest wystarczające.